Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym odcinku Japa News. To już siódme nasze spotkanie w tym formacie i po raz kolejny przygotowałem dla Was masę newsów, jeśli chodzi o ten weekend, jak i najbliższe tygodnie, żeby można było sobie zaplanować piwne plany. Tak samo mnóstwo piwnych premier, oczywiście smaczki z piwnej blogosfery. No i przede wszystkim to, co się pojawia w sieciach, a że majówka przed nami, to tych fajnych akcji jest kilka, które warto wyróżnić. Ale jak co tydzień zaczniemy od tego, co jest tym starterem, czyli wydarzyło się. No i już Wam mówię, co się wydarzy i wydarzyło się. Dzisiaj, czyli 26 kwietnia, 8 urodziny będzie obchodzić lokal Ale Browar Gdynia. Również dzisiaj rusza lotny festiwal piwa w Lesznie i potrwa do niedzieli. Także dzisiaj browar Nieczajna przejmuje w warszawskim pubie Hopito na Chmielnej krany, gdzie będzie prezentował swoje piwa i w tym samym formacie, w formacie krano przejęcia, siedlecka brofa, która odwiedzi Pintę Wrocław. We Warszawie dzisiaj premiera Cold Beach z innych beczek w samych kraftach. Autorem receptury jest Łukasz Bachus Bachor. No i również dzisiaj w Kuflotece browarny będzie przejmował krany. Także dzisiaj na Śląsku w Gliwicach browar Moonlark odwiedza ze swoimi piwami lokal Beer Brothers. No i tam będzie też premiera piwa Cuddy, jest to West Coast IPA. No i dzisiaj także zaczyna się takie weekendowe krano przejęcie browaru Gryfus w Międzyzdrojach, między nami Pizza Bar, i jutro 27 będzie tam się odbywać wyzwanie ostrości. Dzisiaj otóż Szynkarnia zaczyna taką dwutygodniową majówkę i zaczyna majówkowe barbecue, gdzie przygotowali specjalne menu na ten okres takiego wydłużonego weekendu. Myślę, że też selekcję piwną pod to specjalnie dobiorą, więc warto zajrzeć, jeśli jesteście z Wrocławia. Jutro, 27 kwietnia, browar Soho otwiera sezon barbecue, start takiego sezonu przybrowarniczego, więc też serdecznie Was tam zapraszam. Browar Milicz będzie urządzał imprezę pięciolecia, gdzie będzie oczywiście piwo, będą piwa te pierwsze, które zostały uważane w odświeżonych formułach, no i przede wszystkim koncerty. Pogoda ma dopisać chyba, więc wydarzenie się może udać. Zapraszam wszystkich z okolic Milicza, odwiedzajcie Jacera. 27 również premiera piwa Freddy od Funky Fluid w Midnight Horror Bar w Gdyni. No i Moonlark, bardzo aktywny w ten weekend, przejmuje krany w Pub Lewe w Katowicach, jest i tam będzie premiera Polish Pilsa. Następnie, już rozszerzając na kolejny weekend, na połowę właściwie przyszłego tygodnia, browar Jedlinka organizuje kolejną dużą imprezę, tym razem jest to majówka w browarze Jedlinka. No i pierwszy, od pierwszego do piątego tak naprawdę, ale takie trzy kluczowe dni to jest pierwszy, trzeci i czwarty. Tam są zaplanowane większe atrakcje plenerowe. No a cały program powinniście właśnie widzieć na ekranach. 4 maja odbędzie się tak zwany 9 zjazd PPR, czyli 9 urodziny piwiarni piw regionalnych w Częstochowie. Gościem specjalnym będzie browar Tankbusters. No i również majówkowy termin, 4-5 maja, odbędzie się Chorzowski Festiwal Piwa i Wina. O tym wspominałem Wam już też trochę więcej w poprzednim odcinku. Kolejne weekendy warto zaplanować, a właściwie tutaj taki przedbieg weekendu, bo czwartek, 9 maja, Pinta Discovery Poland przybywa do Poznania i tutaj pojawi się wraz z ekipą i swoimi piwami w następujących miejscach. Piwa Świata, Piwne Rewolucje i Browar Pod Nosem. To są sklepy specjalistyczne oraz w knajpach Ministerstwo Browaru, Piwna Stopa, Bro, Wściekły Chmiel i Dom Piwa. A piątek i sobota, czyli 10 i 11 maja, Pinta Discovery Poland odwiedzi Trójmiasto, a dokładnie Gdańsk, i tam odwiedzi następującą pułapkę: Labirynt Lawendową 8, The Beer Spot, sklep z piwem. Przez cały weekend będą na Hewelce. No i poza tym jeszcze zahaczą o gdyńskie piwniczkę Banino oraz Ale Browar Gdynia. W połowie maja, 17 i do 19 dokładnie, odbędą się 10 urodziny Poznańskiej Piwnej Stopy.
Myślę, że będzie to huczna impreza z racji też tej okrągłej rocznicy. Ja na pewno się pojawię, a czy z Wami się zobaczę, to już tylko od Was zależy. Następnie weekend dobrego piwa na zamku w Czersku w terminie 15-16 czerwiec. Festiwal w browarze Sowiduch 24 do 30 czerwca. No i artezan ogłosił 100% craft, podał datę, jest to 28-29 czerwca. Gośćmi specjalnymi, jak zawsze jakieś browary się pojawiają, będą tym razem Cztery Ściany, Nepomucen, Sick Boy Brewing, Monsters oraz Funky Fluid. No i przejdźmy do tego, co się dzieje teraz w świecie. Na World Beer Cup niestety żadnych medali polskie browary nie zdobyły, a szkoda, mocno liczyłem tutaj na kategorię, jeśli chodzi o piwa grodziskie. Moonlark otwiera swój Moonlark Point w Zawierciu. W maju mają ruszyć oficjalnie, myślę, że to może być gdzieś pod koniec, może gdzieś tutaj w połowie. Na razie większych informacji jeszcze nie ma. No i ponowiona współpraca browaru Trzech Kumpli z festiwalem Off Camera, jest to piąta ich współpraca, gdzie też włączają się i rozwijają tą część kulturalną. Serdecznie polecam takie inicjatywy. No i tak naprawdę chyba temat tego odcinka, otóż szeroko i poszła informacja w świat, o czym się mówiło już jakiś czas temu w materiale u docenta, kilka miesięcy temu. Otóż browar Marienstadt otwiera tak zwany ekobrowar. I w ramach tego projektu, realizowanego przy wsparciu funduszy norweskich, zostanie wdrożony szereg innowacji procesowych, które umożliwią produkcję przyjazną środowisku, minimalizując jej negatywny wpływ na klimat. A dokładnie chodzi tutaj o takie rzeczy jak odzysk ciepłej wody z wybicia brzeczki, odzysk energii cieplnej z filtratu, wykorzystanie filtratu i wysuszonej gęstwy drożdżowej w przemyśle i przetwórstwie, wykorzystanie opakowań w pełni nadających się do recyklingu, minimalizacja folii i plastiku w konfekcji, instalacja fotowoltaiki, wykorzystanie azotu w zastępstwie dwutlenku węgla. To jest z tej takiej strefy ekologicznej, ale taki najciekawszy smaczek, który pojawia się w całej informacji prasowej. Otóż w ramach tego projektu ruszy także produkcja alkoholi mocnych. Otóż powstanie Sycynan Distillery, które będzie robić zarówno okowity, wódki, dżiny. To, co tak naprawdę uda im się dostać od lokalnych rolników, żeby jak najbardziej to było właśnie takie eko, bio i jak najmniej tutaj robić sztucznych rzeczy. Oczywiście, jeśli chcecie przeczytać pełną informację prasową, no to link do całej informacji, którą ja znalazłem na Chmielniku Jakubowym, znajdziecie w opisie. No i przeskoczymy do piwnej blogosfery. Tutaj mam dla Was chyba standardowo już trzy tematy. Pierwsza rzecz, Beer Bacon Liberty. Idąc chyba za trendem wszystkich ostatnio, był również w Pradze. No ale znając Artura Karpińskiego, możecie spodziewać się, że on podszedł do tego tematu nietypowo, niesztampowo i przygotował polecajkę, gdzie zjeść w Pradze w 2024 roku, również zahaczając o jakieś gwiazdki Michelin, więc takie świeże polecajki lecą od Artura, warto zajrzeć, jeśli wybieracie się w najbliższym czasie, ale nie zabraknie tam też miejsc piwnych. Następnie piwna kompania wraca z jedną z moich ulubionych serii na polskim YouTubie, czyli Budapeszt 24 godziny. Tak naprawdę na przestrzeni właśnie 24, czasem 20 kilku godzin wraz ze swoją żoną przedstawia dane miasto, atrakcje, gastronomię, lokale, puby. Do tego naprawdę jest to fajnie zmontowane, fajnie opowiada, warto zajrzeć, a takie okresy wyjazdowe zbliżają się, Budapeszt znowu nie jest tak daleko, a oni mają fajny patent pokazane tam, jak łatwo i szybko dostać się właściwie z Czech do Budapesztu. No właśnie takie 24 godzinki. No i na sam koniec poważniejszy temat. Otóż od 1 stycznia będzie wchodził nam system kaucyjny. No i browar Paragraf przygotował Q&A na podstawie systemu kaucyjnego a browarów rzemieślniczych. Warto się z tym zapoznać jako taką ciekawostkę, a jeśli jesteście osobami z browarów, jeśli interesuje Was ten temat, no to tym bardziej powinniście się z tym zapoznać. A jeśli chodzi o stronę merytoryczną, prawną, no to Browar Paragraf nie ma sobie równych na polskiej blogosferze. No i piwne premiery, czyli sól tej ziemi.
I zaczynamy z grubej rury. Browar trzech kumpli przygotował Nitro Cocoa Wheat Stout. Zaś browar Stu Mostów do swojej stałej oferty wprowadza New England IPA. Jest to także nowe piwo, ale chyba już kiedyś było w ofercie, więc podobne, ale w innej recepturze, pewnie z innym chmielaniem. Teraz już będzie okazja mieć je zawsze u siebie. Browar Nowa Wytwórnia z Krakowa jako piwo premierowe, piwo nowe wprowadza Witbira. Browar Podgórz uważał nie tak dawno leśnego ssaka, jest to wędzone marcowe z dodatkiem sosny. A browar Mundlark uważał piwo Scenery, jest to New Zealand Hazy IPA chmielone Nelsonsowę i Motueką. Browar de facto przygotował Poker Face z marakują, jest to sourek. A przetwórnia chmielu, która jest chyba w cotygodniowym rozkładzie jazdy u mnie, wychodzi z kolejnym piwem na azocie, jest to Oatmeal Stout o nazwie Tekstura. Browar Nepomucen zrobił już 50. piwo z serii Crazy Lines i tym razem jest to Vintage, czyli West Coast IPA chmielona Citro Simco Mozaikiem. Następnie Browar Sady, jubileuszowe piwo na 6. urodziny, jest to New England IPA. No i Browar Monsters przychodzi z piwem Demon Hunter, jest to sesyjna IPA chmielona Straton Sabro Galaxy. I co ciekawe, częściowo wysycone azotem, jak mówi sam autor, na oko jest tam około 21,37% azotu. Następnie browar Jedlinka, idąc za trendem lagerów, pilsów, helesów, wypuszcza lekkiego fircyka, który jest ostatnim z tych wymienionych styli. Browar Zakładowy uważał piwo sezon 5. Jest to kokosowe pale ale chmielone Sabro Talusem i do tego wzbogacane płatkami kokosowymi i płatkami pszennymi. Browar Funky Fluid, wspominałem premierę piwa Freddy. No i samo Freddy to jest Hazy Double IPA chmielone Rivaką, Nelsonsową oraz Citrą. A browar Sady ponownie, tym razem z piwem bezalkoholowym, jest to Sour Ale z dodatkami Mango i Morelli. Browar Wrężel na swoje dziesięciolecie uważał, no nie zgadniecie co, lagera o nazwie 10 lat. Najfajniejsze, że jest chmielony polskim chmielem, marynką i lubelskim. Ale browar na urodziny lokalu w Gdyni premierowo wypuszcza Riffsmana. Jest to Hazy IPA New Zealand and Australia, jeśli chodzi o chmiele. No i ale browar po raz drugi wypuszcza tym razem kwaśne piwo Beginner Juggler, mandarynkowo-limonkowy sourek. Raciborskie po tym wypuszczeniu tych trzech piw single hopów tym razem idzie troszkę odważniej, bym powiedział, chociaż nadal jest to 12 ekstraktu. Tym razem będzie to Session West Coast IPA chmielone Idaho 7 Simcoe Columbus. No, jeśli gdzieś się pojawi, ja z chęcią przetestuję znowu i sprawdzę, jak te takie nieśmiałe kroczki browaru zamkowego Ratibórz wyglądają. Ponownie browar Mundlark, o którym już dzisiaj trochę było wspomniane piwo Cuddy, jest to DDH West Coast IPA chmielone Citrą, Mozaikiem, Centennialem oraz Galaxy, piwo uważane we współpracy z Baltic Brewing Supplies. No i trzy piwa od czterech ścian. Pierwsze piwo to jest Beza, jest to Double Fruited Imperial Goze z białą gławą, kurubą, bananem i wanilią. Drugim piwem jest Taras, jest to Fruited Berliner Weisse z białą gławą, kurubą, ananasem i kalamondynką. No i trzecie piwo to jest Solo 2, Single Hop Hazy IPA na Super Deliku. Browar Magic Road przygotował piwo Gorgos Romania, jest to Pastry Sour z czerwoną porzeczką, brzoskwinią, papanasi, uważone we współpracy z Beretą Brewing. No i to by było tyle, jeśli chodzi o piwne premiery w tym tygodniu, a my przeskoczmy do tego, co tak naprawdę możecie od dzisiaj przez cały weekend dostać na przykład w sieci Lidl, czyli co w sieciach piszczy. No i wspomniana sieć Lidl na tak przygotowanie do majówki, na sezon grillowy przygotował 12 piw w cenie 6. Mowa tutaj o piwach puszkowych, więc warto tutaj się zapoznać. Ostatnio trochę krawcików było w Lidlu, więc myślę, że coś tam jeszcze wyrwiecie. A na przykład weszło do oferty w tym tygodniu, od poniedziałku, właśnie w czwartek zostało jakby to ponowione,
Na przykład takie piwa jak Miłosław bezalkoholowe pszeniczne oraz Mango Ale, Cieszyn Pilsner, Bojan w dwóch wersjach smakowych, Miłosław IPA i Miłosław niefiltrowany, Amber czarny bez, Gościszewo w postaci rybaka oraz rycerza, czyli dwa bardzo przyjemne lagerki. No od poniedziałku między innymi w Lidlach, mam nadzieję, że w waszych także jest, pojawił się słynny kord z browaru Jan Olbracht, tym razem leżakowany w beczkach po Pinot Noir. To piwo było zapowiadane chyba w pierwszym albo w drugim odcinku, no i w końcu ujrzało światło dzienne. A my przeskoczmy do drugiej sieci, trochę mniejszej, bardziej tutaj lokalnie, pewnie jeśli chodzi o Wielkopolskę, Dolny Śląsk, sieć Duży Ben. Na ten okres przygotowało kilka piw, no i browar za miastem rządzi z taką swoją klasyką, czyli Długi Weekend, jak znalazł na taki czas, świetny pils. No i Święty Spokój, czyli El Grey IPA. No a browar Błonie na przykład przygotował Wieczny Nieogar. Za to browar Grodzisk w ofercie Dużego Bena znalazł się z White IPą oraz Grodziską APą. No i weterani polskiego craftu, którzy są chyba w każdej ofercie Dużego Bena, czyli browar Pinta, tym razem w promocyjnej cenie przygotował Modern Drinking. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o 7 odcinek Japa News. Mam nadzieję, że skompresowałem dla Was tą wiedzę tego, co się dzieje w najbliższym tygodniu, w najbliższe weekendy i skorzystacie z tego w swoim wolnym czasie. Wybierzecie się na jakieś eventy, skorzystacie z informacji o nowych premierowych piwach, przeczytacie te artykuły, jeśli chodzi o piwną blogosferę, czy obejrzycie materiały YouTube. No ale ja się będę z Wami żegnał. Za wszystkie łapki w górę i w dół. Dziękuję. Jeśli macie jakieś uwagi, zapraszam do sekcji komentarzy. Z chęcią na wszystkie komentarze odpowiem. Wejdę w jakieś dłuższe dyskusje. Wysłucham tego, co byście chcieli, żeby się jeszcze tutaj zmieniało. No i jeśli trafiliście tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania kanału. Będziecie wtedy na bieżąco. Materiałów jest raz więcej, raz mniej, ale pojawiają się cały czas, regularnie. No a jeśli chcecie być zawsze na bieżąco, na świeżo z tym, co się pojawia, no to jest taka jeszcze opcja obok funkcji subskrybuj, dzwoneczek. Mają przychodzić powiadomienia o tym, że nowy materiał się ukazał na YouTubie. Co w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o piwne newsy, o Japa newsy, no bo mamy majówkę, chyba w piątek przypada 3 maja. Zobaczymy, co da się zrobić, bo mnie też nie będzie na miejscu. Jeśli nie zobaczycie tego materiału, nie wiem, w czwartek, w piątek rano, to znaczy, że pewnie się ukaże może na koniec tygodnia, w niedzielę, ale nie daję Wam znać, jaka będzie sytuacja. Myślę, że dowiecie się z moich socjali, na które też serdecznie zapraszam, gdzie jestem, co robię i jakie miejscowości zwiedzam. Nie przedłużając, dziękuję za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć, dobrego weekendu!